Dzisiaj chciałem wam powiedzieć, jak się wymawia nazwę tej firmy tutaj, bo bardzo często słyszę, że Polacy to wymawiają, nie wiem, źle albo po prostu po polsku. Może to nie jest źle, tylko po prostu mówicie po polsku, ale ja nie wiedziałem, że Polacy nie wiedzą, jak się to wymawia. Pamiętam pierwszy raz to słyszałem, nie wiem, kilka lat temu i gdzieś byłem może w mieście albo w galerii albo coś takiego z kuzynem albo z kolegą, nie pamiętam z kim tam byłem, ale pamiętam, że powiedzieli, a tutaj jest ten sklep Levi's. Ja tak, ha? Co to jest Levi's? I potem spojrzałem i widziałem nazwę tej firmy. I wiecie, ja myślałem, że oni żartowali. Ja myślałem, że oni tak specjalnie powiedzieli to słowo źle, żeby to głupio brzmiało, żeby było zabawne. I ja tak, Levi's. O, ty mówisz poważnie? O, shit. Byłem zaskoczony, że ktoś by mógł pomyśleć, że ta firma się nazywa Levi's. Po angielsku tą firmę to się wymawia Levi's, bo ta firma należy do jakiegoś faceta, który ma na nazwisko Levi. I dlatego jest tak jak apostrof S. I to jest Levi's, że to do niego należy. No, najważniejsze jest tutaj, żebyście zapamiętali, że po angielsku to nie jest Levi's. Ja mogę gwarantować, że jakbyście powiedzieli Levi's po angielsku, jakbyście rozmawiali z kimś po angielsku, z native'em przynajmniej, to oni by w ogóle nie wiedzieli, o czym wy mówicie. To się wymawia Levi's. Levi's Jeans. To dzięki, że obejrzeliście dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że zapamiętacie, że po angielsku to się mówi Levi's. Napiszcie w komentarzach, co myśliście o dzisiejszym odcinku. Dajcie kciuka do góry, subskrybujcie i do następnego razu. Cześć. Levi'sa. Levi'sa? Levi'siego? Nie wiem. Jeansy Levi'sa? Tak się mówi? Nie. Levi's? Jeansy Levi's? Czy jeansy Levi'sa? Ja nie wiem. I czemu się mówi Jacka Danielsa? Przecież ten S to już znaczy, że to jest jego. To byście musieli zmienić Jacka Daniela. Ja nie wiem co się dzieje w Polsce.